Siemaneczko na kanale Krzychu, trenuję dzisiaj barki. Szybkie nawodnienie, zarginką, żeby ta pompa była lepsza. Dzisiaj barki, ramiona. Zobaczycie mój taki skromny trening. A co tam u mnie? U mnie, oczywiście zadaję sobie sam pytanie, no bo jakby inaczej. Odnośnie moich kanałów, to kolejny kanał to KT buduję, tam przedstawię Wam co robię. Czyli test narzędzi, moja praca i tak dalej. Tutaj wrzucę jakiś tam urywek z tego. Być może część moich widzów, których jest już prawie 7 tysięcy, za co bardzo dziękuję. Niestety nie mam czasu na nagrywanie filmów. Oczywiście od września na pewno wrócę, bo chcę nabić masy, troszkę zbudować siły. I w ramach takich małych przeprosin, odwdzięczenia się Wam za tak fajną liczbę subskrypcji, gdzie marzyło mi się w ogóle mieć 10 koła w ciągu tego roku. Mam nadzieję, że to przekroczenie byłoby mega, mega fajnie. Szkoda, że tak mało osób bierze udział z odwiedzania naszej siłowni, dlatego że macie super okazję, aby skorzystać z takiej, nazwijmy to, oferty. Odnośnie konkursu, wiele osób mnie pytało, czy mam jakiś tam sprzęt stary do oddania, czy też sprzedania, bo zaczynacie i tak dalej. Ja wpadłem na taki pomysł, że dzięki Wam ten kanał się rozwija. Bo taka jest prawda, moja siłownia się rozwija dzięki temu, że oglądacie te filmy w jakiejś tam części. Motywuje mnie to, aby nagrywać, rozwijać tą siłownię. Wiem, że wielu się nie podoba, że jestem szczupły, tyle odżywek, a wyglądam jak trzy kropki, taka siłownia, wyglądam jak nie wyglądam i takie głupie pisanie. Czy mnie to rusza? Nie rusza mnie to w ogóle, robotę będę robił dalej. Czasami mam taki spadek motywacji, jak gdzieś tam widzę, że te wyświetlenia troszkę spadną. Taki mały brak zainteresowania, ale powoli wracam. Tak jak mówiłem, spotkałem się po wakacjach, spotkałem się pewnie z Robertem, aczkolwiek to z Robertem jest takie mocno może nie naciągane, ale pod takim dużym znakiem zapytania, bo nie wiem, czy zepniemy się z czasem. Mam dużo pracy, dachy, wiaty i tak dalej. Tu Wam wrzucę fragment. I co? Konkursik. Poza odżywką, poza opaskami, żeby ta pompa była jak najlepsza, czyli takie opaski poza pasem do robienia tricepsu, dipów z obciążeniem, nagrodą główną będzie, uwaga, ławka treningowa. Taka typowa już tam, że modlitewnik czy też prasę, do tego gryf standardowy, obciążenia standardowe, podstawowe, czyli takie załóżmy z 80 kg z gryfem koło stówki, jakieś dwie hantelki do skręcania. To będzie nagrodą główną właśnie po to, aby osoby, którym się marzy potrenować, a nie mają sprzętu, mogą w ten sposób sobie to zgarnąć. Wystarczy zasubskrybować kanał KT Buduje, kanał Krzychu trenuje, zostawić komentarz, like, sub. A czy będzie coś jeszcze trzeba zrobić, oglądajcie film do końca. Być może wymyślę coś w trakcie treningu, a my w tej chwili zabieramy się za barki i ramiona. Także ciśniemy, mam nadzieję, że Wam się podoba to, co nagrywam, to, co robię, jak się zmieniła siłownia. No ja jestem zachwycony zmianą, aczkolwiek cały czas bym coś zmienił, czy to ławka, czy inny produkt. Właśnie odnośnie ławki, może sobie przejdziemy, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Ławeczka HMS-u, bardzo ciężka, stabilna, co widzicie na pewno na nagraniu, dość fajna, godna polecenia, także warto zajrzeć na HMS i zakupić. Odnośnie gryfu, no jest to mega fajne rozwiązanie, szkoda, że nie kupiłem tego takiego od wyciskania na barki. Tu troszeczkę syf, nie patrzcie na to, zaraz go nie będzie. Po treningu coś tam pompa jest. Pamiętajcie o konkursie, ja się z Wami żegnam, Krzychu trenuje. Pozdrowionka, hej!